Chcesz skomunikować starą maszynę z nową linią technologiczną? Twoje urządzenie nie jest konkurencyjne na rynku z powodu braku jakiegoś protokołu komunikacyjnego? A może po prostu chcesz przesłać jakieś dane bezprzewodowo? Na te i inne pytania odpowiadają urządzenia Anybus. Zapraszam do obejrzenia krótkiego przedstawienia gamy naszych produktów. Produkty Anybus dzielą się na trzy grupy. Gateway, czyli bramki komunikacyjne, Embedded, czyli wbudowane na płytce PCB i Wireless, czyli urządzenia bezprzewodowe. Zacznijmy od Gateway. Są to konwertery pomiędzy sieciami przemysłowymi, maszynami i urządzeniami. Posiadają około 300 unikalnych modeli do połączenia z magistralami typu Fieldbus, przemysłowymi sieciami Ethernet oraz platformami IoT. Połączenie między dwiema sieciami jest szybko konfigurowalne za pomocą oprogramowania, co oznacza, że nie jest wymagana umiejętność pisania kodu. Wystarczy podłączyć, skonfigurować i gotowe. Stosowane są wszędzie tam, gdzie musimy skomunikować ze sobą dwie sieci bądź maszyny posiadające odmienne protokoły przemysłowe. Kolejną grupą są Embedded, czyli wymienne moduły przeznaczone do zabudowy w urządzeniach automatyki, które pozwalają na komunikację ze wszystkimi głównymi sieciami przemysłowymi i aplikacjami IoT. Wdrażasz jeden sterownik oprogramowania w procesorze i przygotowujesz płytkę drukowaną w formacie chipowym, kostki lub modułowym. I to wszystko. Twoje urządzenie jest gotowe do komunikacji w wybranych przez Ciebie sieciach. Dla przykładu, klient ma urządzenie, gdzie na płytce PCB zrobił slot, do którego przypinamy moduł Anybus i z komunikacji I2C robimy Profinet.io. Ostatnią grupą jest Wireless. Łączność bezprzewodowa klasy przemysłowej zapewniająca szybką i niezawodną komunikację dla fabryk, maszyn i budynków. Routery bezprzewodowe WLAN LTE, punkty dostępowe bezprzewodowej sieci LAN, Access Point, Wireless Bridge, Wireless Bolt, przesyłanie Ethernet przez Bluetooth lub Wi-Fi, a także Wireless Serial Bluetooth. Prościej mówiąc, możemy bezprzewodowo przesyłać sygnał Ethernet, czyli takie protokoły komunikacyjne jak BACnet IP, Modbus TCP, Ethernet IP oraz co ważne Profinet.io oraz dodatkowo sygnał CAN oraz szeregowy. Zapraszam do obejrzenia innych filmów, gdzie opowiem więcej o każdej z grup. Do zobaczenia!